Serwis informacyjny gminy Zbąszynek, Zuzanna Buczna. Witam serdecznie. Maj w gminie Zbąszynek rozpoczął się w prawdziwie sportowym stylu. Majowa inwazja sportu zapewniła naszym mieszkańcom szeroki wachlarz sportowych emocji. Obiekty sportowo-rekreacyjne imienia Bogdana Niemca w Zbąszynku jak co roku stały się centrum sportowych wydarzeń. Kibice piłki nożnej mieli okazję bycia świadkami m.in. towarzyskiego spotkania piłki nożnej pomiędzy gminą Zbąszynek a weteranami futbolu. 13. turniej tenisa ziemnego o puchar przewodniczącego Rady Miejskiej również zgromadził swoich wiernych fanów. Jednak najważniejszym wydarzeniem inwazji było pobicie rekordu świata w jeszcze młodej dyscyplinie sportowej Nordic Walking. Elżbieta Wojciechowska w ciągu 12 godzin marszu przeszła 83 km i 13 metrów, tym samym poprawiając dotychczasowy rekord należący do Anety Awtoniuk aż o 13 km i 639 metrów. Natomiast Marek Szuster przeszedł 90 km i 813 metrów, poprawiając rekord należący do Andrzeja Olecha i Bogusława Trzasko o 9 km i 313 metrów. Majowa inwazja sportu zakończyła się 18. biegiem ulicznym. Organizatorem wydarzenia był Oksir, pierwsze gimnazjum i szkoła podstawowa w Zbąszynku. W tegorocznym biegu udział wzięło 379 uczestników i odbyło się 29 biegów w poszczególnych kategoriach wiekowych. Oddany został do użytku podjazd dla niepełnosprawnych. Tym samym zlikwidowana została pierwsza bariera architektoniczna budynku Urzędu Miejskiego. Całość wraz z parkingiem dla niepełnosprawnych stanowić będzie spore ułatwienie dla osób poruszających się na wózkach. Podjazdem dostać się można pod drzwi wejściowe Urzędu Miejskiego, a tam po naduszeniu dzwonka pojawi się urzędnik i pomoże załatwić sprawę. Wykonaliśmy więc pierwszy krok w likwidacji bariery architektonicznej. Podjazd wykonany został z kamienia granitowego, nawiązując w ten sposób do istniejącej fasady budynku. Wykonawcą prac była firma Trehub ze Zbąszynka. Parking z przeznaczeniem dla niepełnosprawnych gotowy będzie do użytku do połowy czerwca bieżącego roku. Ilość parkingów znajdujących się przy Urzędzie Miejskim od pewnego czasu okazała się zbyt mała. Petenci bardzo często musieli korzystać z parkingów znajdujących się w pewnym oddaleniu od budynku urzędu, zwłaszcza kiedy odbywały się różnego rodzaju spotkania czy sesje Rady Miejskiej. Wychodząc naprzeciw wygodzie naszych petentów, zdecydowaliśmy się na zagospodarowanie części podwórka pod potrzeby parkingów samochodowych. Koncepcja zagospodarowania zmieniała się wielokrotnie. Ostatecznie zdecydowaliśmy wykorzystać posiadane zasoby kostki granitowej. Droga wjazdowa na parking została więc wykonana z granitu. Podnosi to atrakcyjność i jakość wykonania, a jednocześnie nawiązuje do nawierzchni ulicy Rynek. Łącznie na tym terenie powstało 20 nowych miejsc parkingowych, które na co dzień służyć będą interesantom i pracownikom Urzędu Miejskiego. Dodatkowo nowe miejsca parkingowe szczególnie przydatne będą w trakcie imprez masowych, organizowanych na placu pomiędzy Urzędem Miejskim a Intermarché. Wykonawcą prac jest firma Keno Eco ze Zbąszynia. Oddanie do użytku nowych parkingów nastąpi w pierwszych dniach czerwca 2010 roku. Gmina Zbąszynek realizuje obecnie szereg ważnych dla naszych mieszkańców inwestycji. W tym wydaniu informacji przedstawimy przebudowę ulicy PCK w Zbąszynku, Stawku w Rogozińcu oraz budowę Orlika w Dąbrówce Wielkopolskiej. W dniu 29 kwietnia odbyło się podpisanie umowy z wykonawcą na realizację kolejnej ważnej inwestycji, przebudowa ulicy PCK wraz z budową kanalizacji burzowej i sanitarnej. Przetarg na realizację inwestycji wygrało konsorcjum firm Brubet, Ryszard Winnicki z Międzyrzecza oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych z Nowego Tomyśla. Prace rozpoczęto w miesiącu maju, a planowany termin zakończenia inwestycji to koniec trzeciego kwartału bieżącego roku. Zadanie to dofinansowane będzie ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011. Niewątpliwie inwestycja przyczyni się do znacznej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także do uporządkowania gospodarki sanitarnej Zbąszynka. Walory porządkowo-estetyczne są w tym przypadku równie ważne, zwłaszcza dla osób mieszkających w rejonie ulicy PCK.
W dniu 20 maja zakończona została inwestycja polegająca na przebudowie zbiornika małej retencji w Rogozińcu. Prace polegały m.in. na rozebraniu istniejącego ogrodzenia, wypompowaniu wody ze zbiornika, plantowaniu skarp i dna, ułożeniu geowłókniny na dnie i skarpach zbiornika, zabezpieczeniu skarp elementami betonowymi, wykonaniu ogrodzenia zbiornika oraz wykonaniu drogi technicznej o długości 100 metrów. Wykonawcą prac była firma Keno Eco ze Zbąszynia. Całość została ogrodzona estetyczną siatką panelową. Inwestycja dofinansowana była z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Niewątpliwie dzięki tej inwestycji Rogoziniec zyskał atrakcyjne miejsce w centrum wsi. Dąbrówka Wielkopolska jest w tym roku miejscem kilku ważnych inwestycji. Oprócz budowy wodociągu i kanalizacji oraz sali Centrum Kultury i Folkloru, na placu przy szkole podstawowej budowany będzie kompleks boisk o sztucznej nawierzchni Orlik 2012. W dniu 21 maja rozstrzygnięty został przetarg na budowę kompleksu boisk. Przetarg wygrała firma Alkamar z Poznania. Planowany termin podpisania umowy to miesiąc czerwiec, a oddanie inwestycji do użytku planowane jest na miesiąc wrzesień 2010 roku. Inwestycja dofinansowana jest z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. W tym roku mija 20. rocznica pierwszych demokratycznych wyborów do rad gmin i miast. Uroczystości jubiluszowe w Zbąszynku rozpoczęły się w dniu 26 maja mszą świętą w kościele parafialnym w Zbąszynku. Następnego dnia odbyła się uroczysta, zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku, podczas której referaty okolicznościowe wygłosili Wiesław Czyczerski, burmistrz Zbąszynka, Jan Mazur, przewodniczący Rady oraz radny Marcin Kumke, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej. Sesja była okazją do podsumowania dorobku samorządowego rządowców z terenu naszej gminy. Cykl uroczystości zamknęła gala samorządowa, która odbyła się w dniu 28 maja w Domu Kultury w Zbąszynku. W trakcie gali burmistrz Zbąszynka wraz z przewodniczącym rady wręczyli okolicznościowe medale radnym wszystkich kadencji oraz zasłużonym samorządowcom gminy Zbąszynek. Galę zakończono występem kabaretu Nowaki z Zielonej Góry. A teraz czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w miesiącu maju. Miesiąc maj zaczęliśmy od wydarzeń sportowych. Tradycyjnie 1-3 maja to inwazja sportu, ale też inwazja różnych wydarzeń kulturalnych. No niestety przez cały ten miesiąc pogoda nam nie sprzyjała. Nie odbyły się żadne majówki, na których nasi mieszkańcy mogliby wypocząć i się zrelaksować. Zostały skończone dwie dosyć istotne inwestycje, szczególnie dla osób niepełnosprawnych. To jest podjazd przy urzędzie obiecywany od szeregu lat, ale również rozpoczęliśmy budowę parkingu, żeby nasi petenci, którzy przyjeżdżają, nasi mieszkańcy, żeby załatwiać w urzędzie różne sprawy, żeby mogli tu spokojnie zaparkować. Rozpoczęliśmy również pracę przy ulicy PCK. Związane jest to z budową nawierzchni, ale również położeniem kanalizacji w tej ulicy. Planowo trwają prace przy obwodnicy północnej Zbąszynka. W miesiącu maju również został rozstrzygnięty przetarg na kolejną ważną inwestycję w Dąbrówce Wielkopolskiej, jaką będzie kompleks boisk Orlik 2012. W maju obchodziliśmy również jubileusz 20-lecia samorządu, w tym również 20-lecia naszego zbąszyneckiego samorządu. Z tej okazji odbyło się również szereg spotkań. Gościliśmy u siebie naszych przyjaciół z gminy Pajc i Bedum. Zostały wręczone wyróżnienia z tej okazji, jak również nadaliśmy tytuł honorowego obywatela gminy Zbąszynek panu Markowi Budniakowi. Miejmy nadzieję, że maj będzie również końcem tej niesprzyjającej nam pogody i że w czerwiec wyjdziemy z fajną, wspaniałą pogodą, gdzie będziemy mogli też troszkę wypoczywać popołudniami na obiektach sportowych i na terenie naszych parków przy fontannach. Dziękuję bardzo.